Witam Was bardzo serdecznie. Jestem już po zabiegu, czuję się dobrze i chcę podziękować wszystkim widzkom za troskę, za życzenia powrotu do zdrowia. Jestem naprawdę wzruszona za takie Wasze miłe słowa. Moi kochani, ja wiem, że martwiliście się o sam zabieg, dlaczego poszłam wcześniej do kliniki. No niestety przy tego typu zabiegu EKG jest bardzo ważne, ma wpływ na podane znieczulenie. Wiadomo, że jak leżycie na stole, to wasze serce musi pracować dobrze, nie może mieć żadnych nierówności, że tak powiem. Więc tu było bardzo ważne, żeby akcja serca była prawidłowa, zwłaszcza, że ja mam bardzo wysokie ciśnienie i zabieg powoduje dodatkowy stres, który dodatkowo podbija ciśnienie, więc trzeba było mnie troszeczkę wyciszyć, żeby ten zabieg można było wykonać, ale wszystko odbywa się dobrze, wszystko się goi dobrze, moje widzenie jest już w miarę ok, chociaż do 2 miesięcy jeszcze będą takie zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, taka nieczystość, nieostrość, ale to wszystko się wynormuje, bo jednak to jedno oko z tym drugim musi nauczyć się współpracować przy użyciu mózgu, więc troszeczkę to potrwa, ale wszystko jest na dobrej drodze, więc bardzo jeszcze raz wszystkim dziękuję za tą troskę. Jeszcze tak wspomnę jakby na koniec, podsumowując ten zabieg, że przystępując do badania przed samym zabiegiem, było takie badanie, które mnie osobiście zaszokowało i nie wiem, czy kiedykolwiek Wy zetknęliście się z czymś takim, gdzie lekarz bada, jak widzi oko, które będzie operował. Ja miałam zasłonięte oko, to, które już było zoperowane i miałam patrzeć na tablicę, którą mi pokazuje lekarz i mówić, co ja tam widzę. I ja widziałam jakieś linie. Linie, jedne były cieńsze, drugie były troszkę grubsze, ale nie potrafiłam określić, co to takiego jest. Nawet jak mnie lekarz pytał, czy ja tam coś widzę, no coś widziałam, ale nie wiedziałam, co ten kształt mi przypomina i co ten lekarz mi pokazuje. I zatrzymał się potem na jednej takiej tablicy i parokrotnie mnie pytał, czy ja widzę coś. Więc tak jak mówię, widziałam tylko linie, jedne troszkę grubsze, drugie bardzo cienkie, ale z kształtu tych linii nie umiałam wywnioskować, co to jest. I w momencie, kiedy poprosił mnie o odsłonięcie tego oka, które już miałam operowane i spojrzałam na tą tablicę, a tam była cyfra 8. Duża cyfra, cała czarna, wypełniona, a ja widziałam tylko niewielkie obrzeża, niewielkie linie i nic mi to nie mówiło. I byłam przerażona, że to moje oko widzi tak niewiele z tej całej przestrzeni. To dało mi do myślenia, jaki był stan mojego wzroku. Ale myślę, że na początku lutego, kiedy pojadę już na kolejne badanie kontrolne, to moje pole widzenia będzie już zupełnie prawidłowe i będę widziała już zupełnie inaczej. To tak podsumowując ten zabieg. Wykorzystałam obecność mojej córki i chciałam skorzystać z wyprzedaży. Chciałam kupić sobie parę rzeczy, chociaż ten pierwszy nasz wyjazd do Galerii Katowice skończył się krótko, to w tej galerii jednak kupiłam sobie parę rzeczy. Wybrałyśmy się po zabiegu do Silezji, oczywiście pojechałyśmy taksówką, ja z osłoną oka. Ale ta Silezja nas bardzo rozczarowała i chociaż miałyśmy ochotę nagrywać te właśnie sklepy, które odwiedzaliśmy, to powiem szczerze, że byłyśmy tak z córką zniechęcone, że nawet to nagrywanie nam nie wychodziło, bo wchodziłyśmy do praktycznie każdego sklepu, nawet tak drogiego, którym zwykły t-shirt kosztował od 1500 w górę.
poszukiwaniu czegokolwiek, ale niestety nic tam nie znalazłyśmy, ani dla mnie, ani dla córki. Nawet, jak to się mówi, głupiego t-shirtu tam nie znalazłyśmy. Więc takie zdegustowane przyjechałyśmy do domu i powiem szczerze, że chyba większość tych wyprzedaży przez ostatnie 2-3 lata to właśnie kończy się takim sporym rozczarowaniem. Bo wydaje mi się, że coraz więcej jest takich rzeczy, które jakby na zasadzie czyszczenia magazynu wyrzucają co mają, te rzeczy są słabe jakościowo, nie prezentują się tak jak potrzeba, nie są uszyte tak jak powinny być. Gatunki materiałów też pozostawiają wiele do życzenia, więc no niestety niewiele się z takich wyprzedaży kupi. Lubię na takich wyprzedażach kupować właśnie kurtki, albo jakieś płaszcze, albo jakieś takie właśnie kardigany, albo żakieciki. Lubię za czymś takim chodzić. Oczywiście też kupuję buty, bo warto z takich wyprzedaży właśnie skorzystać. Tym razem pojechałyśmy z córką właśnie, żeby kupić sukienkę. Myślałam o sukience i właśnie pod tą uroczystość szukałyśmy jakiejś kreacji. Nic takiego nie znalazłyśmy, bo albo była satyna, albo były bardzo chwieciste sukienki, a nie na tym nam zależało. I nic takiego nie wybrałyśmy. Zobaczycie później, co sobie kupiłam i jak to wszystko wygląda. Dzisiaj poczułam się trochę komfortowo, jak youtuberka, która ma własną asystentkę. Moja córka była taką asystentką i bardzo mi się ta współpraca podoba, bo fajnie jest pokazywać Wam coś, jak się ma wolne ręce i można wiele rzeczy pokazać samemu, choćby poruszając się, czy bo ktoś inny to nagrywa. To jest bardzo duży komfort, jeśli o to chodzi. No ale trudno, moja córka jak wyjedzie, pozostaną mi tylko moje vlogi. I za chwilę pokażę Wam, co upolowałyśmy na tych wyprzedażach i jak to wszystko wygląda. Dzisiaj będzie trochę inny filmik. Skorzystałam z pomocy mojej córki, która będzie moim asystentem. I to będzie taki filmik z wyprzedaży, z łupów, które zdobyliśmy na wyprzedaży. I będę przymierzała żakiet w bardzo moim kolorze, czyli niebieskim. Będę mierzyć też kurteczkę w bardzo ciekawym kroju i oczywiście w modnej takiej jodełce. Kupiłam też szanelkę, którą bardzo zawsze chciałam mieć, bardzo fajną fakturę ma. No i kupiłam oczywiście body, ale body nie będę mierzyć, bo jak wiecie, ze zmierzeniem body i zapięciem jest trochę zachodu, więc to body zostawię sobie. Kupiłam sobie też taką torebkę ze złotym łańcuszkiem, kolczyki i to mi będzie bardzo pasowało właśnie do tej mojej szanelki. Za chwilę zobaczycie, jak będę wyglądać w żakiecie, bo na sobie mam czarny basic, klasyczne dżinsy, więc zobaczycie, jak do tych rzeczy, które mam, będzie pasował żakiet. Bardzo lubię błękit, to jest mój kolor. Można tu oczywiście podwinąć sobie rękawy, albo, no fajne guziczki mam tutaj, albo po prostu tylko podwinąć, żeby odsłonić nadgarstki, żeby dłoń wydawała się szczuplejsze. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Teraz zobaczycie kolejną rzecz. To będzie kurteczka, która może być też i marynarką. Ta kurtka mi się bardzo spodobała, bo ma tutaj takie zaakcentowane ramiona. Bardzo to jest ładne. Oczywiście ma przepiękny wzór takiej jodełki, bardzo modny kolor, czyli biel połączony z czernią. I to będzie fajnie wyglądało do właśnie
klasycznych jeansów, ale również myślę, że do materiałowych spodni albo spódnicy. I kolejna rzecz, córka mi tu poda, jako moja asystentka, to jest szanelka. Taką szanelkę zawsze chciałam mieć, bo wydaje mi się, że jest to taka bardzo kobieca rzecz. Krótki żakiecik w pięknej takiej fakturze, takiego sweterka z pięknymi złotymi zdobieniami, bardzo mi się podoba i wszystkie rzeczy ze złotem będą do tego pasowały. I to ta szanelka bardzo mi będzie pasowała właśnie i do spodni, ale myślę, że do czarnej ołówkowej spódnicy również. Dodatkiem do tej szanelki jest właśnie ta torebka. Bardzo mi się podoba. Może być na ramieniu, bo wygląda naprawdę fajnie, ale może być też i do ręki. Fajnie wygląda. I pokażę Wam jeszcze, ubiorę kolczyki, które założę i zobaczycie, jak wyglądają na moich uszach. O, widzicie, to jest tak. O, dobra, jest już. Teraz kolejny. Bardzo mi się, myślę, że te kolczyki będą wyglądały naprawdę dobrze. Właśnie z tą szanelką, z tą torebką. Także myślę, jak każda sroczka, wszystko, co się świeci, kocha. Więc ja też pełna blasku, myślę, że wygląda to naprawdę dobrze. To są rzeczy, które upolowałam na wyprzedażach, ale powiem szczerze, że no trudno, nie zapięty kolczyk do końca wypadł, ale nie po to pojechałyśmy z córką na te wyprzedaże. Celem naszym było kupienie sobie sukienki. Sukienki, która by potrzebna mi była na wesele mojego syna. Ale nic takiego nie znalazłyśmy, więc będę posiłkowała się rzeczami, które mam w szafie. Za chwilę zobaczycie kreacje, które sobie stworzę i mam nadzieję, że je ocenicie. To za chwilę. Cześć! Taką stylizację znalazłyśmy w mojej szafie. Do tej stylizacji dobrałam żakiet, który już znacie, torebkę, którą mam u siebie. Dobrałam też kontrastowe pantofelki w takim różowym kolorze i do pantofelków dobrałam podobne kolczyki, które mają niewielką domieszkę różu. I tak ta stylizacja się prezentuje, ale nie wiem, czy jest odpowiednia na wesele. Myślę sobie, że ta sukienka, zobaczycie ją teraz bez żakietu, świetnie będzie nadawała się na wakacje. Bo zarezerwowałam dzisiaj wycieczkę do Włoch i wyjeżdżam w czerwcu na wakacje i na pewno tą sukienkę zabiorę ze sobą, ale myślę, że te moje pantofelki zamienię na tenisówki. To moja druga propozycja. Czarna ołówkowa spódnica i żakiecik. Do tej stylizacji dobrałam złote kolczyki z taką perełką na końcu. Córka pokazuje tutaj, jak wyglądają w pełnej krasie. Dobrałam białą bluzeczkę, taki żakiecik, czarna, prosta, klasyczna, ołówkowa spódnica z lekkim rozcięciem, czarne rajstopy i czarne pantofelki. I do tego w przełamaniu beżowa torebka, którą można jako kopertówkę. Ta stylizacja bardzo mi się podoba, nawet bez tego żakiecika. Wygląda super, spójrzcie, bardzo, bardzo ciekawie wygląda i mnie osobiście się podoba, ale myślę, że wykorzystam ją na zupełnie inne okazje. To ostatnia moja propozycja, jest to czarny kombinezon szanelka. Do tego stroju dobrałam sobie takie kolczyki z perełką, myślę, że bardzo ładnie wyglądają. Dołożyłam też swoją torebkę, którą miałam w domu. Dołożyłam też takie perełki na rękę i zostałam przy swoich czarnych butach. Myślę, że ta stylizacja jest równie ciekawa i bardzo mi się podoba, ale tak do końca nie jestem przekonana, czy jest odpowiednia na ślub mojego dziecka. Pokażę Wam, jak wygląda też kombinezon, bo góra jest z koronki i jest bez rękawów. Myślę,
że to też taka ciekawa propozycja dla osób, które nie lubią sukienek albo nie chcą w sukienkę wchodzić, więc to taka propozycja. I tak jak powiedziałam, nie jestem do końca tej stylizacji pewna, chociaż bardzo mi się podoba i powiem szczerze, że z tą szanelką wygląda urzekająco, ale myślę, że wrócę z córką jeszcze na kolejne zakupy i poszukamy jeszcze czegoś innego, bo w tej chwili do końca nie jestem przekonana. Ale dzięki tym stylizacjom, które dzisiaj żeśmy z córką zrobiły, zobaczyłam, co mam w szafie, a czego w tej mojej szafie brak. Na pewno brak takiej wizytowej sukienki, która by odpowiednia była na ślub mojego syna. Takie stylizacje z córką wybrałyśmy na dzisiejszy dzień, z tego co upolowałyśmy na wyprzedażach. Mam nadzieję, że Wy też odwiedzacie wyprzedaże i na pewno coś kupicie. Może podpatrzycie to, co ja sobie wybrałam, może zainspirujecie się i może też coś takiego wybierzecie, bo wyprzedaże jeszcze trwają i można coś ciekawego sobie jeszcze wybrać. No my z córką poszłyśmy na wyprzedaż w konkretnym celu, znalazłyśmy tylko to i nie znalazłyśmy tego, co na czym naprawdę nam zależało. Zrobiłyśmy przy okazji przegląd szafy, żeby zobaczyć, co w tej szafie jest i z czego można by zbudować stylizację na wesele. Wybrałyśmy 3, ale wydaje mi się, że żadna z nich na wesele nie jest odpowiednia, przynajmniej w moim mniemaniu. Ale jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie. Jeśli chodzi o ceny rzeczy, które sobie zakupiłam, to w opisie pod filmikiem znajdziecie ceny wszystkich produktów, wszystkich rzeczy, które sobie kupiłam. Nie są to jakieś wygórowane, nie jest to jakaś wygórowana półka, także warto z tego skorzystać. Wspomniałam też w filmiku o wycieczce do Rzymu. Jak pamiętacie mój filmik, pierwszy filmik z tego roku i moje plany na ten rok, więc moje plany zaczynam powoli realizować. Już zarezerwowałam taką wycieczkę do Rzymu, pojadę na nią z moją koleżanką. To będzie wycieczka i będziemy i odpoczywać, ale będziemy też zwiedzać. Będziemy zwiedzać Rzym, będziemy zwiedzać Watykan, będziemy oczywiście w Wenecji, będziemy miały okazję płynąć gondolą, będziemy zwiedzać też Bolonię i Florencję. Bardzo bogaty program, mam nadzieję, że będziemy obie zadowolone. Obie już czekamy na tą wycieczkę, także widzicie, plany, które padły w styczniu, bardzo szybko się realizują i jak już wycieczka jest zarezerwowana, to prawie tak, jakbym już na nią jechała, będę czekać z nią niecierpliwością i muszę Wam powiedzieć, że żeby zanim tą wycieczkę zarezerwowałam, moja córka dzień wcześniej dała mi 5 euro, żeby to był taki początek wyjazdu. I ja to 5 euro z przypiętą karteczką, że to jest przeznaczone na wycieczkę, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to będzie Rzym, ale moje plany i córki to 5 euro sprawiły, że następnego dnia wybrałam sobie wycieczkę i już ją zarezerwowałam. Także polecam Wam robić takie plany i realizować własne marzenia. Po raz pierwszy wyjadę na tego typu wycieczkę. Cieszę się niezmiernie. A teraz chciałabym zapytać Was, czy taki filmik, jak dzisiaj nagrałyśmy z córką, bo to popołudnie, które spędziłyśmy razem, to była oczywiście świetna zabawa przy przebieraniu i stwierdziłyśmy, że bycie kobietą jest dużo trudniejsze, bo trzeba ubrać spódnicę, sukienkę, rajstopy, no wszystko to, co potrzebuje kobieta, a bycie kobietą w wersji męskiej wystarczy ubrać spodnie, dres, t-shirt i jesteśmy ubrane. Więc to była dzisiaj naprawdę fajna zabawa przy szukaniu, przymierzaniu, ubieraniu, dobieraniu różnych elementów do tych stylizacji. Fajna to była zabawa i jeśli tego typu filmiki będą Wam się podobać i chciałybyście takie filmiki oglądać, liczę, że w komentarzach wypowiecie się na ten temat, to takie filmiki
przy pomocy mojej córki będziemy robić albo tu w Sosnowcu, albo ja chętnie wyjadę do Krakowa i możemy takie filmiki nagrywać również w Krakowie. Jestem ciekawa Waszej opinii na ten temat, czy chciałybyście takie filmiki oglądać. Jestem też ciekawa, czy jakaś ze stylizacji Wam się podobała, czy jesteście takim teamem sukienkowo-spódnicowym, czy takim właśnie kombinezon i spodnie. Co Wy o tym sądzicie? Mam nadzieję, że w komentarzach wypowiecie się na ten temat, a ja bardzo chętnie je poczytam i na każdy komentarz odpowiem. Moi kochani, dziękuję pięknie za dzisiejszy, trochę inny vlog, za to, że chcieliście go obejrzeć i mam nadzieję, że jakiś komentarz i łapkę w górę zostawicie pod filmikiem. Dziękuję pięknie, do widzenia. Z jakiego kraju mnie oglądacie, bo jak czasem czytam komentarz... Nie. Co? To jeden akcja. Cześć. Bo nie może być tego słychać przecież. Czekaj. Na moich uszach.